jest dzień, w którym słowa i umowy stają się faktem. Rozpoczynamy budowę wiaduktu, który jest bardzo potrzebny dla miasta Sokółki, ale też potrzebny dla całego województwa podlaskiego. Oczywiście poprawi bezpieczeństwo użytkowników dróg, wpłynie też na rozwój turystyczny, gospodarczy Sokółki, ale ta inwestycja pokazuje, że dobra współpraca spółki Skarbu Państwa, samorządu województwa i lokalnych samorządowców daje efekt. Bo ja chcę tylko przypomnieć, że ta inwestycja jest związana z finansowana przez wiele podmiotów. I dlatego, jak Państwo widzicie, jeżeli wspólnie, razem staramy się i dbamy o to, żeby współpracować, to są tego efekty i to namacalne efekty, bo już dzisiaj rozpoczynamy budowę. Ten harmonogram inwestycji jest bardzo napięty, ale mam nadzieję, że cała inwestycja będzie przebiegała bez żadnych problemów i że będziemy mogli na koniec roku 2021 korzystać już z tego wiaduktu. Projekt wymagał dokończenia procedur i skierowania go do realizacji. Pomyślnie dopełniliśmy wszelkich wymogów i dzisiaj możliwe jest rozpoczęcie budowy tego wiaduktu. A zatem z tego miejsca w imieniu mieszkańców ziemi sokulskiej i całego regionu pragnę z całego serca podziękować marszałkowi, zarządowi i radnym województwa podlaskiego minionej kadencji, marszałkowi Arturowi Kosickiemu, który osobiście się w to zaangażował, zarządowi i radnym województwa podlaskiego obecnej kadencji. Rząd, który powstał, realizuje wiele inwestycji infrastrukturalnych na terenie województwa, Via Baltica, Via Carpatia, Rail Baltica i też inne linie kolejowe, które służą naszemu województwu. Bo jeśli chcemy uzyskać dodatkowe środki na wyrównanie, na przyspieszenie wyrównania szans, to musimy wszyscy być aktywni, a któż nie inny jak niesamorządowcy, parlamentarzyści i myślę, że doprowadzimy to wszystko do końca. Jeszcze raz serdecznie gratuluję. Ja jako akurat podwójnej roli, bo będąc jak w 2014 zostałem marszałkiem województwa, no widziałem też potrzebę, bo mieszkańcy cały czas o tym mówili, tak nic nowego tutaj mi nie wnieśli, po prostu trzeba wsłuchiwać się w społeczeństwo, że jest potrzeba. Przedsiębiorcy bardzo mocno zwracali się. Ujęło się w planie finansowym, jako marszałek województwa podjąłem decyzję, żeby na projekt przeznaczyć środki finansowe. Oczywiście wtedy pan Kraśnicki Krzysztof jako radny Sejmiku pamięta, że też niektórzy byli przeciwni, prawda? Bardzo cieszę się, że formacja PiS-u była za wiaduktem budową. Tutaj przede wszystkim też samorząd lokalny, pani Ewa Kulikowska, bardzo zainteresowana była z całą radą, z wszystkimi mieszkańcami. I tu widzimy, że pech tak chciał, że jestem w Sejmie i tu z panem posłem Krzysztofem Jurgielem dużo dyskutujemy zawsze na temat rozwoju województwa i to dużo wychodzi. Na pewno trzeba też powiedzieć, że mamy mało, 14 posłów. Śląsk ma 50, także dużo może Śląsk matematycznie większe inwestycje. Ale to tutaj wracając, że poprzedni zarząd województwa miał szansę podpisać umowę, ale widać za bardzo Platforma ich tam ścisnęła za nogi, że nie dali rady podskoczyć do góry. Także bardzo, bardzo mocno dziękuję dla zarządu na czele z przewodniczącym, marszałkiem Arturem Kosickim, że wspólnie tutaj z zarządem, no oczywiście nie mogę pominąć pani Ewy, przepraszam, pani Wiesławy Burnos, która bardzo też szczęście mamy takie, że jest w zarządzie i o problematyce, którą podkreślała zarząd, widzi to i da bardzo dobrze. Też ten wiadukt połączył wszystkie praktycznie szczeble samorządu, ale też państwa. Ja chciałem przypomnieć, że kiedy ministrem rolnictwa był pan Krzysztof Jurgiel, a wtedy doradcą właśnie pana ministra był Artur Kosicki, to te 13 milionów dzięki zabiegom pana ministra Jurgiela znalazły się w budżecie PKP i później zostały przekazane właśnie tutaj
do województwa po to, żeby zrealizować tę inwestycję. Za to panie ministrze i panie jeszcze wtedy doradco, panie Arturze, bardzo serdecznie dziękuję. Bez współpracy, bez tak naprawdę wspólnych działań nie jesteśmy w stanie wszyscy zrealizować i bez zgody, bez wspólnego kierunku nie jesteśmy w stanie zrealizować inwestycji. Tak uważam. I to na każdym szczeblu, czy przy wydawaniu decyzji administracyjnych, czy przy współfinansowaniu, czy przy innych działaniach. Dziękuję, bo zgoda buduje, zgoda rozwija, zgoda buduje tak wspaniałe inwestycje jak tutaj. Mieszkańcy Sokółki czekali na tę inwestycję ponad 60 lat. Bez kozery to mówię, bo ponad 60 lat. Kiedy zaczynałam swoją pierwszą kadencję po wygranych wyborach, pojechałam na stację paliw i spotkałam takiego starszego pana, który mówi: pani burmistrz, pani obiecała, że jest możliwość budowy wiaduktu, ale tego nikomu się nie udało. To niemożliwe. Ja stawiam pani szampana. I wie pan, panie marszałku, że tego szampana mi przyniósł, a ja przyniosę panu, żebyśmy razem wypili. I bez całego zarządu, bez obecnego sejmiku, myślę, że nie byłoby tych pieniędzy. Bo wiadomo, że jeżeli są takie duże pieniądze, to jest 45 milionów ponad, plus jeszcze projekty, tak? To jest o wiele więcej, panie marszałku, jakie pieniądze daje samorząd województwa. To te pieniądze, myślę, że z chęcią byłyby rozdysponowane na inne rzeczy, no bo tych potrzeb naprawdę, nie ukrywajmy, jest bardzo dużo, a budżet, jak to mówią znawcy, nie jest z gumy. Dlatego chylę czoła, panie marszałku, w imieniu swoim własnym, bo trochę mnie to kosztowało zdrowia, ale przede wszystkim w imieniu wszystkich mieszkańców Sokółki. I bardzo serdecznie dziękuję i myślę, że to jest tylko początek tej współpracy, początek czegoś dobrego, co się dzieje w Sokółce. I bardzo również proszę o wsparcie obecnych posłów, tutaj pana ministra Jurgiela, który tak angażuje się w nasze sprawy, o pomoc, bo myślę, że tych potrzeb jest dużo, ale też proszę w tym momencie o kolejny wiadukt. Wiadukt na ulicy Białostockiej, bo proszę zobaczyć, widzieliśmy nieraz tutaj, jak nawet stojąc, jakie są korki. Tu wiadukt będzie budowany, ale tam będzie się korkować. I myślę, że rząd obecny Zjednoczonej Prawicy stanie na wysokości zadania, tym bardziej, że mamy tak wpływowe osoby. I w osobach pana marszałka, w osobach panów posłów. I myślę, że da się przekonać do tego, że obwodnica Sokółki, która kosztuje kilkadziesiąt, można powiedzieć milionów, czy ponad 100 milionów, to kwestia 20 milionów na kolejny wiadukt, czy 40, to nie jest kwestia zbyt dużych pieniędzy przy budowie. Tu pan poseł wie dokładnie, bo pan poseł jest zaangażowany w S19, pan minister. I to nie są duże pieniądze przy tej 19, prawda? Jest jeden na jednego. Jak będzie poziomo w kamerach, będzie widać. Ale musi być prosto.